Szczęść Boże! Namaszczony brat Andrzej serdecznie zaprasza na spotkania modlitewne do miejsca świętego Krzyża Nowego Jeruzalem w dniach 5 stycznia, piątek, godzina 11, 6 stycznia, sobota, godzina 10, 7 stycznia, niedziela, godzina 10. W dniu 6 stycznia o godzinie 12 dokonamy wyjątkowo ważnego aktu. Prośby do Pana Boga, do Matki Bożej, do świętego Józefa i do innych świętych, w tym do świętej Marii Magdaleny i błogosławionego kardynała Wyszyńskiego. O objęcie władztwa, królowania i patronowania nad rodzącym się Nowym Jeruzalem. Modlitwami, którymi będziemy walczyć, są trzy święte różańce. Do Boga Ojca, do Matki Bożej i różaniec Drogi Krzyżowej. Zakończenie w niedzielę około godziny 14, a w piątek i w sobotę około godziny 16. Oczywiście nic na siłę i pomódlmy się o znośną pogodę. Prawdopodobnie do wiosny już nie będzie innych spotkań. Chciałbym podać akt, którym będziemy się modlić. Akt prośba o objęcie władztwa, królowania i patronowania nad nowym Jeruzalem Polską. My zebrani w tym świętym miejscu Krzyża Nowego Jeruzalem, pod nóżku tronu Boga Żywego, my zarodek i pierwodziny Nowego Jeruzalem Polski, składamy akt, prośbę do Pana Boga, do Matki Bożej i do wszystkich świętych o objęcie nad Nowym Jeruzalem Polską, władztwa przez Boga Ojca jako ostatniej instancji. Władztwa przez Boga Ducha Świętego, który 3 grudnia 2023 roku przejął ten czas, czasów, a tym samym ustanawiając swoją erę, erę Ducha Świętego. Królowania przez Pana Jezusa jako Króla Nowego Jeruzalem, Polski. Królowania przez Matkę Bożą jako Królową Nowego Jeruzalem, Polski. Honorowego i tytularnego królowania świętego Józefa nad Nowym Jeruzalem Polską. Patronowania nad Nowym Jeruzalem Polską przez świętą Marię Magdalenę, świętego Jana Ewangelisty, świętą Królową Jadwigę, świętego Andrzeja Boboli, błogosławionego kardynała Wyszyńskiego, służebnicę Bożą Rozalię Celakównę, sługę Bożego księdza Eugeniusza Makulskiego, a także zwykłego patronowania przez hierarchię aniołów na czele ze świętym archaniołem Michałem, świętym archaniołem Gabrielem, świętym archaniołem Rafałem i świętym archaniołem Urielem, przez świętych Kościoła Świętego na czele ze świętym Piotrem Skałą, ze świętą siostrą Faustyną
i ze świętym Janem Pawłem II, błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszką, przez święte dusze czystowe i święte dusze dzieci nienarodzonych. Ufamy, my zarodek, pierwociny Królestwa Bożego Nowego Jeruzalem, jakim staje się Polska, że dzięki wszelkim łaskom, stałej pomocy, ochrony i prowadzeniu nas przez Pana Boga i Matkę Bożą, a także wszystkich świętych, w tym patronów Nowego Jeruzalem, Polski, będziemy tworzyć nową rzeczywistość, Królestwo Boże, Nową Jerozolimę, Polskę, bo sami z siebie nic uczynić nie możemy. Ufamy, że ten akt, prośba będzie wysłuchana, w co głęboko wierzymy. Amen. Panie Jezu, kiedyś do świętej Faustyny powiedziałeś, aby wzięła czystą kartkę i na niej złożyła swoje oddanie. Tak i my podobnie składamy swój podpis, podkreślając tym samym całkowite oddanie się Tobie, nasz Królu i Panie. Zapraszam jeszcze do opisu pod filmem. Pozdrawiam, z Panem Bogiem.